Lucek, zobacz, gdzie ten Gustavo teraz jest. Przed nami. Jedź tam drogą cały czas prosto, tylko nie wiem, czy dogonimy ich tym samochodem w tym roku. Bo naprawdę on nie jakoś nie grzeszy prędkością ani przyspieszeniem. Jak to nie? I jedziemy koło policji. Ale dobra, no nie ma innej opcji, musimy go tak... Może ja śmigłowiec wezmę. Ale bez kitu, dobra, oni nas tylko... Dobra, nie denerwuj wujka. Nie denerwuj wujka, bo widzisz, co się dzieje. Oni się tylko od nas... Dobra, wujek, skręcili tutaj, pierwszy zjazd, w prawo. Okej. Okay. Wujek, oddychaj. Za 40 metrów, w prawo. Kręć w prawo. I tak mi mów. Tylko dobra. Brakuje... Co? Kto? Jak? No luju. Musimy zatrzymać ten niedzielny pojazd. No, to prawie jak luju. Strzelaj kina, bo to... Ten samochód nie może to jechać do więzienia. Opony mu! Dobra, już załatwione. Idę po Gustavo. Gustavo, wysiadaj. Który to? O kurde. Gień. Który to Gustavo? A ty co z nożem wyskoczył? Nie wiem, to jest nożownik. Szybko, bo mamy tutaj pełno glin. Dobra, strzelaj ze Gustavo, wszystkiego, co masz. Gustavo, ładuj dupę, ładuj... No, dupę, no i tylko nie się musiała tak wpitolić, żeby nam Gustavo... Strzelajcie ze wszystkiego, co mamy! Nawet z opon! Jedź, wiek, jedź! Ja kiedyś zabiłem bombą przylepną śmigłowiec. O, trzymacie! A! Muszę zapamiętać, żeby nigdy z wujkiem nie wsiadać w realu do samochodu. W realu? Nie. No. Ja wsiadałem, całkiem spoko się jeździ. Na początku. Przeżyłeś? Tak. Ty mnie kinia nie doceniasz. Dopiero jak wujek depnął do końca, to pomyślałem, kurde, co ja tu robię. Ej, nie mamy jednej opony! No. Właśnie widzę! Wujek, dasz radę! Taki musisz to korygować. Ach. Musisz to korygować. Jak wujek zaczyna walczyć, to ja się zaczynam obawiać. Ej, no... Jakość tego nagrania mnie przeraża. Nie no, ale to będzie bardzo dokładnie wykonana misja. No, jak szlak. Jak szlak. A może tak gdzieś wjedźmy na pustynię, zatrzymamy się, pozałatwiamy ich z bazuki. O, proponuję takie rozwiązanie. Tylko, że wtedy nie będzie jeszcze więcej policji albo i wojsko. Ale to przynajmniej... Jak kręci bączki! Tutaj prosto, no świetnie. Wujek tutaj... na szpanie po prostu. A, piłuję go tam. Dobra, na szykucie bazuki. Nie ma problemu, ja już mam załadowane 12 nabojów. 20, sorry. Dobra, wysiadajcie i zróbcie porządek. Już, tutaj, już, robię porządek. A ja swoją bazukę wymieniłam na granatnik. Jest jeszcze jeden śmigłowiec. Dobra, teraz musimy tu poczekać, Gustavo z nami czeka, ma fajną czapeczkę. Cześć Gustavo, pokaż jaki jesteś fajny. Mamy 3 gwiazdeczki. Z radio włączam przez przypadek. I leci, u mnie są 3 śmigłowiec, a u mnie 4. I leci następny śmigłowiec, u mnie są 3. A u mnie 4. Aha, dobra, bo ja wszystkich zabijałem. Ej, to może się rozdzielimy. Kurde, jakieś auto by się przydało. Inne. Moment, czy ja mogę tu sprowadzić swój pojazd? Próbuj. Mogę! To dawaj. I ja prowadzę. Dobrze. Prowadź tylko. Ops, ops, dobra, jest pojazd. Już podjeżdżam, osłaniajcie mnie. Cover me. Extra. Son of a bitch. Wsiadaj ta. Ty masz to, co chciałem kupić. Wsiadaj ta. O nie, on wsiadł do tyłu, a to głupie. No, kurde, jego stąd ściągną. No, no może nie, no. Dasz radę. Mam 4 gwiazdki. O, spadaj, no czemu akurat tu się zatrzymał? Lucek, ja lepiej jeździłem Passatem. Nie, Lucek, dobra. Ale ja zaraz zginę. Kurde, biegnij tu, głupku. Osłaniajcie mnie, ile pożyję. Lucek. Siadaj, głupku. No czemu on do tyłu siada? Lucek, bez ja lepiej jeździłem Passatem. Lucek w pierwszej chwili już pokrył Gustavo, nie? No i dobra. Napalony jak zwykle, nie? Hej no. Nawet Gustavo nie odpuścisz. Znasz mnie. Ale wiesz, myślałam, że Gustavo odpuścić jak masz nas. Lucek! Siadaj głupku. Czemu wsiadasz do tyłu? On żyje? Tak, czemu on na pakę wsiada? Dobra jest, siadaj kina. Dobra, no to... siadaj. Już siadam!
Już wszystko jest okej, teraz nie wypadnie, głupek. Bo chciałem zestrzelić śmigłowiec. Ej, co jest z tym samochodem? Czemu on sam skręcił? Cholera, nie mamy koła. Zapomniałem sobie dać kulę otwartych opon. Boże, ludzie! Słuchajcie, ja nie wiem, czy to się nadaje do publikacji. Damy radę. Ej, no kurde, o co odcinek ci chodzi? Po 23, nie? Bardzo. Ja nawet tutaj nie daję znaczka 18. Stracił opony szybciej niż ja w Passacie. No masakra. No i dobra, czekaj, ja to zaraz zrobię. Boże, faceci! Zakończę ten temat. A ty byś wziął kurumę i tyle by z tego było, o. No, ale byśmy dojechali cali i zdrowi. Tak, na cheatach. No jak weź to radio zbije. Sam masz na cheatach. Zazdrościsz, bo nie masz tak ładnej kurumy jak ja. Jasne, weź już. Rozwala się system. Lucek, kupić ci masz na bulzada? Już Lucek... widziałem, tak kupiłem sobie. Mam w komplecie. Dostałem nie ruszaj inkę. Się stąd, niech te gwiazdki znikną, nie chcę ich więcej widzieć. Właśnie, święta się skończyły. Czekaj, jeszcze helikopter. O, jest! Gdzie ja mam jechać? Co mi się dziwnie pokazuje coś? O Merry Christmas. Dobra, ale tutaj... Świętej po świętach jedź. Jadę po tych torach, nie mam już jednej felgi, więc pasuje. Znaczy felgi, opony. I dawno w ciebie pociąg nie czasnął? Tu nie ma pociągów, co ty? Jak tu nie ma jeszcze. Pociągów? Nie dogoni nas. No. Nas nie dogoni. Zwłaszcza będzie jechał z naprzeciwka. O kurde, patrzcie co tu jest. Lucek, cieszę się twoim szczęściem, ale możesz jechać? Nie, musimy to wziąć. To co, Lucek, ty na wózku widłowym, tak? Patrz. Ojejku. To są tego, te! Tego nie było w online. Można tu wsiadać? No nie, to są te stojące, nieruchome. Chyba. To są tylko tekstury, jedź! To lipa. Bo tu masz Toyota Prius. Prius. To są wozidła. Wozidła. Ojej! Lucek! Damn! Słyszeliście tego Gustawa? On tak reaguje na moją jazdę. Wszyscy tak reagujemy na twoją jazdę. A to swoją drogą. Dobra, jedziemy już normalnie, dojedźmy do końca. Jadę na autostradę. Powiem ci, że robisz takie szaleństwa na miarę radę, no. Mojego rzutu szyszeczką w ten pojazd opancerzony tak. Kasą. Kurde! Ej, no co robisz na ten pojazd? Nie no, wiesz co, Lucek, masz rację, było mi za ciepło, dzięki za... Ale słuchaj, to ja zawsze mam z tą jakieś problemy. Pamiętasz tę sytuację, gdy ja jechałem swoim samochodem i chciałem cię podwieźć, a ty nie wiedziałaś, co chodzi na odcinku? Co już ten samochodem zrobił, to jest masakra! Wujek się zapowiedział. Wujek, oddychaj! Wy będziecie się rozwalicie! On w ogóle nie jest ulepszony, no. Lucek, ty masz adres wujka, dzwoń po pogotowie! Ała, ja się muszę uspokoić, ała! Ale mnie serce puko. Puko. Lepiej serce niż Lucek, wujek, ty się ta od razu moje. Ja się jeszcze nigdy w online tak nie ubawiłem jak dziś. O. To jeszcze wszystko przed tobą. Ale ten piękny skok, ganz genau, dupka ciężarówka. Akurat na ciężarówkę musiałem skoczyć. Jechała przypadkiem tak w tym miejscu, gdzie miałem wylądować. Przypadkiem. No, masakra. Dobra, spokojnie. Nie. Opanujmy się, to ja się z uda. Z tymi panami więcej nie nagrywam. Sorry, mory. Kina, ty miałeś... wyglądasz jak moja nauczycielka z matmy. Ty nie miałeś kina zaraz iść w ogóle? Tak na marginesie? Komplement sprzedał, nie? Wchodzę do jego do mieszkania. Wyglądasz moja nauczycielka z matmy. O, zajebiście, ja nigdy nie mówiłem. Naprawdę liczyłam na jakiś taki mały komplement od wujka, nie? To nie, ślicznie dziś wyglądasz. Tak, teraz już spadaj. Ech, kurde. Dzisiaj się dotykacie. Ja może was zostawię samych. Nie, ty siedź przed kółkiem, bo sam to poprowadzi tego trupa. Wujek, ja się obawiam, że jakbyśmy jechali sami, to by to lepiej wyglądało. Dobrze, że wujek siedzi z przodu razem ze mną. Ale ty zobacz, jakie bo ty masz koło kina, przednie wygięte. Kina już by tutaj robiła ręczną robotę. Tak, no. Na pewno! Ty lepiej jedź grzecznie, bo kina nie ma drzwi od swojej strony. On tak specjalnie. Ja.
O cholera. Ciężko się odkręca. Ja może sobie herbatki naleję, bo to trochę potrwa. Ej, gdzie ja wjechałem? Dobra, jakoś przejedziemy tu. Lucek, nie! Nie, nie przejedziemy. Cholera. I to ma się nazywać terenowy samochód. Skręt kół taki, że... Terenowy to nie znaczy przebijak ścian. Lucek, zaraz tych biednych ludzi. Nie wiem, o co chodzi. Ja mam mineralkę, może być? Dojechaliśmy. Jeszcze nie, czekaj, jeszcze raz może zabić. Ja szybciej tą ciężarówką dojechałem z naczepą. Bardzo dobrze mi poszło, ja jestem z mojej jazdy za brawo, brawo ty. Niech to straca. Była naprawdę bardzo, bardzo ekstremalna podróż. Dobra, teraz kto wybiera? Teraz wujek wybiera pierwszy, ale kino chyba musisz spalać, tak? Bo ty jeszcze, tam... jeszcze jedną mogę strzelić. No nie wyganiamy! To robiliście pół godziny. Ile ty masz ludzi? Dobra, to, się... to sobie weźmiemy jakąś krótką i będzie dobrze. Dobra. Kina ma 64. Kino wybieraj. Odśmiecanie. To jest krótkie, dobra. To czekaj, to idziemy do ciebie. Jak no, a co okay. się robi tutaj w tym odśmiecaniu? Zabija. Tak czy inaczej. Wujek, to jest GTA! To morduje wszystko, to wszystko. Tak, to się zawsze robi to samo. Albo się morduje, albo kradnie samochody. Nie da się tego przerobić na ETS 2. Bo to jest GTA 5, to w ogóle inaczej brzmi nawet. Gotowi? Tak. Ja. Dobra. Kurde, zapomniałem włączyć nagrywanie. Cholera. Nie nagrywasz? Nie, no dobra, to wy już nagrywacie. Żartujesz? Nie, no żartuję. Znaczy, no, żartujesz? Żartuję. Dobra, co musimy tu zrobić? Aha. Musimy się udać... Do przystani. Tu jest jakiś samochód, którym jeszcze nie jeździłem. Nie, jeździłem, dobra. Zapraszam, będzie szybciej. Tylko tym razem zostaw drzwi na swoim miejscu. Nie ma problemu, ale to jest bardzo fajna misja, ojej. Opowiedz coś o niej, co tutaj trzeba robić? Się. Tutaj idziemy na takie molo i na tym molu będą porozstawiani ludzie, których trzeba zabić. Ot, aha. Taka robota. I tych najpierw trzeba zabić. Fuck off. Moja postać oczywiście stwierdza, że ona się przesiądzie, bo tak będzie najlepiej. Czym tu się kitrało? Ku. Serio, tak dawno nie grałaś? No. Oken. Strzelać! No chodź tutaj. Dajecie radę? Lucek! Tak? To może nie. Ktoś od ciebie, bo oni po tajsku wołają. Ranga wzrosła 64 poziom. Gdzie oni są do diabła? Nie widać ich. Są poukrywani. Zaraz ich odkryjemy. Ja to naprawię. To naprawię. Już by cię jeden w dupę strzelał, jak nie ja. Tak. Ja liczyłem właśnie na ciebie, to jest granat połowa. Łapcie granaty, łapcie granaty! Wiecie, tam polecieli, a ja ich ze snajperki ściągałem. No to bardzo dobrze, bo jeden musi właśnie nasze snajpy. Ledwo żyje. Ja to już kiedyś robiłem na tym molo. A ja chyba to jest fajna misja. Ale się tam zrobili rozpierdul? No tak trzeba. O Boziu! Po ludzku. To nie było właśnie po ludzku, to jest niehumanitarne taka masakra. oj tam, tylko delikatnie. I nie, ja nie wiedziałem, że z ciebie taki killer. Proszę ci wujek, jestem morderca pierwszorzędny. O, żyje! Już nie. Jeszcze tu gdzieś jakiś dwóch. Na górze. O, wujek tutaj już załatwił sprawę. Świetna robota. Teraz musimy załatwić dwie motorówki. Jak to robimy? Gazem po ludzku, nie? Łzawiącym. Po ludzku. Gazem łzawiącym. Dobra, myk. Uj, coś nie pychło. Bo to nie jest naprowadzająca. O, żeś ty w mordę. O kurde, ale skubaniec. Boch! Uhu! One się z...
One się po prostu zderzyły! Sami się wykończyli! No dobra, niech tak będzie. Dobra, i co, i teraz tutaj mamy... I puch! Tak, jakby się... Jak tu się... F naciśnij. Nie mogę, bo jestem pod wodą. Też działa. Ja już palę gumę. Czekaj, już wbijam. Yo! Dobra, i teraz po prostu doprowadzimy motorówkę do mety. A wujek na luzaczku z tyłu, rozsadzony. I dziwne, że ty nie jesteś koło niego, już ta rączka powinna gdzieś tam... Ten. No gdzie? No co i gdzie? No to myślisz, że dlaczego koło ciebie siedzę? O, ale jestem... Aha. Ja mam z tyłu bardzo dużo miejsca. Mogę gości przyjmować z tyłu na kanapie. Wujek, nie możesz, bo masz żonę. No właśnie, że mogę. Nie, nie możesz. Chodzi? Paluszki słone, piwo. Co? Ale paluszki słone będą piekły później. Ale o co wam chodzi? Do diabła. O Boże. Dobrze, wiesz, co chodzi. Dobra, to paluszki sezamowe, no. Z wypustkami. Dobra, zapomnijcie o paluszkach. Krakersy. Krakersy. Bo ja bym nie ryzykowała z jedzeniem przy nutku. Nie rozumiem, o co wam chodzi. Jeszcze chwilę tak potrzepię na tej fali i normalnie puszczę pawia. Chyba coś innego popuścisz. Ty zostaw tego ptaka w spokoju! Ale nie, że ja se potrzepię, tylko fala mnie trzepie! Masakra, co wam że się fala trzepie, on tylko trzyma! Co wy dzisiaj macie w tych głowach? Potrzepię. Jeszcze mi chwilę potrzepię na tych falach. Z paluszką się śmieją, z przepania się śmieją. I to mi na tej twojej postaci taka poważna. Ja z wujkiem nie mogę. Ale o co chodzi? Ja tylko chciałem... Nie, spoko wujek, ty tylko trzymałeś, ja rozumiem. Ja tylko pociągnął. Ty trzymałeś. Ja tylko pociągnął. Fala cię. O, siwy tym. Dobra, co to robimy, ja gramy będę dalej? Spadać. No, gramy dobra. W jakiś tam demoniczny, co? Gon? Gon. Zgon demoniczny. No nic, kino musi spadać, bo tak. Powiedziała, że ma kisiel na gazie i niestety nie może grać. To źle brzmi, Lucek. Także ja się żegnam, jeżeli ktoś ogląda u mnie, możecie zobaczyć na kanale u chłopaków. Linki macie w opisie. Pozdrawiamy oczywiście tak. Całą widownię kini i zapraszamy na kolejne rozgrywki. Oj tak, zdecydowanie tak. Także ja wam dziękuję, chłopaki, za zaproszenie. Strasznie, jak tak się przy was wzruszyłem, jak was mogłam. Także ale ja nie wiem, ja tutaj kulturalnie spokojnie gadam o paluszkach, o takich rzeczach. Tak, wujek na pożegnanie strzepał sobie. Nie strzepał, fala mnie strzepała. A idźcie, nie gadam z wami. To zboczona fala. Zaczekajcie sobie tylko hajs wpłacę, co mieć na koncie. Tak.